Witam serdecznie w drugim wydaniu podcasta klubowego Box 74. W dzisiejszym wydaniu sylwestrowo-noworocznym chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia, tak jak zwykle to ode mnie słyszycie. To, co jest według mnie najważniejsze, czyli zdrowie, będzie Wam na pewno najbardziej przydatne, więc nie życzę żadnych innych rzeczy. Skupcie się na tym, co dla Was ważne. Wyznaczcie swoje cele na kolejny rok. O postanowieniach już troszeczkę będziecie mogli więcej się dowiedzieć z naszej strony, z naszego właśnie newslettera, który powinniście mieć na swojej skrzynce. Jeżeli nie, to wejdźcie na naszą stronę i na samym dole, strona www.box74.pl, na samym dole macie taką możliwość, żeby zapisać się do newslettera. A ja chciałbym Wam powiedzieć o kilku rzeczach, które czekają nas w przyszłym roku w naszym boksie. Będzie to na pewno najciekawsze dla tych osób, które ćwiczą z nami, ale mam nadzieję, że również te osoby, które zastanawiają się i myślą o tym, żeby się do nas przyłączyć, będą również mogły podjąć tę decyzję w oparciu na tym, co, o tym, co słyszą. Tak? Więc pierwszą z takich rzeczy będzie, i to już od jakiegoś czasu osoby, które nas obserwują, doskonale powinny wiedzieć, tak zwany Animal Flow. Animal Flow to jest coś nowego, co dotychczas mieliście szansę zobaczyć na zajęciach w formach rozgrzewki, która była wprowadzana, właśnie były wprowadzane elementy Animal Flow. Co to takiego? To jest taki system, w którym wykorzystujemy ruchy przypominające nam właśnie ruchy zwierząt. Sama nazwa wskazuje z angielskiego, kto zna ten język, będzie wiedział, o co chodzi. Aczkolwiek jest to troszeczkę więcej niż tylko i wyłącznie ruchy zwierząt, ale na tym ten system bazuje. Pierwszą taką szansą, którą będziecie mieli, żeby przekonać się, poznać ten system troszeczkę bliżej, będą warsztaty, które odbywają się u nas 27 stycznia, na które bardzo serdecznie zapraszam. Mamy jedynie 20 miejsc. Jeżeli się te miejsca skończą, nie będziemy powiększać tej puli, ponieważ nasz box nie pozwala na to, żeby tutaj przyjąć Was więcej. Jeżeli będzie więcej chętnych, no to trudno. Zobaczymy, co da się zrobić. Może w przyszłości odbędą się one po raz kolejny. W przygotowaniu do tych warsztatów nasi klubowicze, więc jeżeli jesteś jednym z nich, będziecie mieli szansę wziąć udział w takiej mini sesji, o której dowiecie się troszeczkę więcej już w ciągu najbliższych tygodni. Kompletnie bezpłatnie będziecie mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście jest to pod kątem osób zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach. Warsztaty do 15 stycznia kosztują 150 zł, więc jeżeli masz ochotę wziąć, nie zwlekaj, dokonać wpłaty można osobiście w klubie, tak to jest najlepiej zrobić, ale dla tych, którzy nie są, że tak powiem, ze Świdnicy lub okolic, a wiedzą, że będą brali udział, możemy dokonać opłaty poprzez naszą stronę internetową. Wchodzimy sobie w zakładkę grafik, tam w kalendarzu odszukujemy datę 27 stycznia i przy użyciu dowolnej karty płatniczej możemy za ten warsztat zapłacić. Tak więc to będzie początek. Bazując na tym, zobaczymy, co wydarzy się dalej w ciągu całego roku. Dla nas jako trenerów będzie to szansa na lepsze zapoznanie się z tym systemem i prawdopodobnie wdrożenie jego jako nowego rodzaju zajęć. Ale tego jeszcze na tym etapie obiecać nie mogę. Zobaczymy, co się wydarzy. Dużo zależy od Was, jak zwykle, jeżeli wykażecie zainteresowanie i będziecie chętnie brać w tym udział, no to na pewno będziemy bardziej skłonni Wam później tego typu zajęcia wprowadzić. Podobnie było w tym roku, jeszcze nagrywam to w starym roku, gdy mieliście okazję brać udział w kursie Kettlebell i teraz mamy tego typu zajęcia w ofercie. Jest to coś nowego, chcemy wdrożyć oprócz kettli, oprócz crossa, jeszcze nowe zajęcia dla Was, więc jest to doskonała szansa dla tych osób, które niekoniecznie chcą pracować z ciężarami, niekoniecznie chcą ciągle brać udział w tego typu treningach, których mieli okazję dotychczas. Chcą poznać coś nowego, coś, co jest doskonałym systemem na pracę z własnym ciałem, co można pracować tak naprawdę, trening wykonywać w dowolnym miejscu, bez żadnego sprzętu najczęściej. To jest naprawdę doskonała okazja. Więc pierwsza rzecz, Animal Flow. Druga rzecz,
na pewno bardzo ciekawa dla tych, którzy są z nami przynajmniej od roku lub nieco dłużej. Nie będzie to nic nowego, ponieważ już, jak dobrze wiecie, w lutym nadchodzi tak zwany Open, tak? Open jest to coś, co organizowane jest przez CrossFit jako otwarte kwalifikacje do mistrzostw, że tak to nazwę, świata, bo taka nazwa funkcjonuje w naszym polskim świecie. Po angielsku nie jest to nazywane w żaden sposób mistrzostwami świata, po prostu CrossFit Games, czyli coś, co byłoby bardziej odpowiednikiem olimpiady. Tak? Bez znaczenia jest, jak to nazwiemy. Chodzi głównie nam o dobrą zabawę. Tym, którzy rywalizują na poziomie międzynarodowym, na pewno te 5 tygodni, które rozpoczyna się w lutym, pod koniec lutego, ma służyć jako właśnie taka platforma do realizacji tego celu. Dostanę się na rozgrywki regionalne, później w dalszym celu na właśnie te gamesy, które odbywają się w sierpniu. Nas to aż tak bardzo nie interesuje, bawimy się tym, korzystając z okazji wykonywać będziemy te treningi raz w tygodniu jako grupa w formie takiej rywalizacji, którą właśnie dlatego mówiłem o tych, którzy są z nami dłużej, doskonale znacie. Ci, którzy z nami są nieco krócej, będą mieli okazję poznać. W tym roku troszeczkę niespodzianek związanych z tym Openem. Na pewno będzie to trochę inaczej rozgrywane. Więcej szczegółów pod koniec stycznia. Ale już teraz zapowiadam, żeby przygotować sobie na pewno arsenał nowych umiejętności. Jak dobrze wiecie, wszystkie te rzeczy, których uczymy się na zajęciach, są wykorzystywane. Jest pewien zasób ćwiczeń, które zawsze się trafiają. Kto interesuje się tym, będzie wiedział, że na pewno doskonale jest przygotować się pod kątem skakanki, drążka i różnych innych tego typu akcesoriów. Zawsze jest sztanga, zawsze są pompki na rękach, więc to są skille, które powinniście już od dłuższego czasu poprawiać, pracować nad nimi, jeżeli macie ochotę i chcecie szybciej dokonać progresu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kwartalne omówienia celów. Będę o tym mówił, przypominał, ponieważ jest to niesamowicie ważne. Chcę Wam pomagać w tym, żebyście osiągali te cele. Chcę, żeby nasi trenerzy również mieli możliwość obserwowania Waszego progresu. I w ten sposób możemy rozpocząć tę współpracę, ten dialog, który będzie prowadził właśnie do tego, że Wasze umiejętności będą coraz wyższe, a sprawność coraz lepsza. Więc CrossFit Open to 5 workoutów podawanych przez CrossFit co tydzień we czwartek w nocy naszego czasu, ponieważ u nich to o 5 się odbywa po południu. I już w piątki będziemy raczej w tym roku, raczej niż w poniedziałki, robić te treningi. Będzie szansa, żeby w piątek po treningu zostać i dobrze się pobawić, więc na pewno nie planujcie żadnych urlopów. Trzeci, czwarty tydzień lutego i pierwsze 3 tygodnie marca to jest najlepszy czas w ciągu roku. Przekonajcie się sami o tym, kto był, to wie. I już niedługo, tak jak mówiłem, więcej szczegółów na ten temat. Okej, to jest druga rzecz. Trzecia, dość duża rzecz, o której już ludzie, którzy mają mnie znajomych na Facebooku, obserwują, mieli okazję się przekonać kilka dni temu, to jest nowość w naszej ofercie, którą będziemy oferować już na wiosnę i będzie to program treningowy dla dzieci, czyli Cross Kids. Będziemy tutaj zajęcia wprowadzać dla dzieci. Całkowicie nowa forma treningów, nowa usługa dla zarówno naszych klubowiczów, ich dzieci oczywiście i wszelkich osób, które są zainteresowane tym, aby pomagać swoim dzieciakom w budowaniu sprawności na całe lata, w tym, żeby sport był ważną rzeczą w ich życiu, żeby aktywność fizyczna była istotnym elementem ich rozwoju. I już od wiosny, dokładnej daty dziś nie podam, ponieważ jeszcze nie chcę się do niej przywiązywać, ale podejrzewam, że najpóźniej od 1 kwietnia ruszą już te zajęcia. Na pewno więcej dowiecie się na ten temat już pod koniec lutego i będziemy tworzyć grupy, będziemy zbierać ludzi, dzieciaki do grup różnych wiekowych. Dzieci nie będą ćwiczyć wszystkie razem, będą podzielone na grupy wiekowe, tak jak mówiłem. I tutaj proszę Was o to, żebyście jeszcze uzbroili się troszeczkę w cierpliwość, jak to będzie konkretnie wyglądało. Jeżeli czegokolwiek chcecie się dowiedzieć, będzie taka możliwość już niebawem. I to są
trzy główne tematy, które chciałem Wam przekazać wraz z idącym nowym rokiem, tak żeby pokazać Wam, że nasz klub cały czas się rozwija, ciągle idziemy do przodu, ciągle szukamy nowych możliwości, żeby zapewniać Wam coraz to nowsze formy rozwoju, coraz lepszą infrastrukturę, coraz większe umiejętności zarówno trenerskie, jak i to, że dbamy o Was, że chcemy Waszego rozwoju. To wszystko liczy się dla nas najbardziej i z tym właśnie akcentem chciałbym, żebyśmy weszli w ten nowy rok, żebyście zaczęli myśleć więcej o tych celach. To jest moje główne zadanie na pierwszy kwartał tego roku. Później będziemy patrzeć, co dalej, i starać się, tak jak mówię cały czas, coraz lepiej wypełniać naszą rolę, czyli dbać o Wasze zdrowie, dbać o Waszą sprawność, pomagać Wam w osiąganiu codziennych celów, w pokonywaniu przeszkód i tego wam życzę najbardziej, żebyście wiedzieli, jak tego dokonywać. Jeżeli nie wiecie, zapraszam serdecznie do rozmowy, czy to będzie telefon, czy to będzie osobiście u nas w boksie. Zawsze odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz na ten 2018 rok i do usłyszenia w kolejnej edycji naszego podcastu. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!